Chodzimy dla kierowców. Dla tych, którzy mają prawo jazdy. To rzeczywiście można puścić dalej. Bo to jest tak daleko, że ja was nie widzę, bo tam jakaś mgła jest na horyzoncie. Tak? Poślemy to do tyłu, czy później sobie podejdą i obejdą? To teraz będzie jeszcze bardziej dwuznaczny rysunek. Mianowicie, bo ile tam niektórych można by się czegoś domyślać i interpretować, to tu absolutnie nie, ponieważ to są dwie różne sprawy. Bardzo przyzwoity tekst. Bardzo przyzwoity rysunek, pani dyrektor. Także nawet się pani nie zamówi. Znaczy jest więcej niż przyzwoity, bo tam będzie dziewczyna w sukni, to nawet nie nad kolano. Gdzieś dotąd. Zapięta pod szyję. Tu w Albanii w ogóle wrócili. A to w zasadzie byłaby jedyna rzecz, gdzie można by sobie troszkę figlarnie pomyśleć. Nic z tego. No i będzie dżentelmen w białym garniturze. A później się pojawi napis. I to, jakie będą skojarzenia, to niestety to tylko wasze głowy będą widzieć. Wasze interpretacje, wasze skojarzenia. O, nie. Ja wiedziałem, że mam sklerozę, ale zapomniałem, bo mam Alzheimera.
jest bardzo przyzwoity i rysunek jest bardzo przyzwoity. A ja tego rysunku nie rozumiem, więc po prostu ja też jestem bardzo przyzwoity. Bo ja nie mam żadnych skojarzeń. Przepraszam, bo to widać tekst z tyłu, czy nie bardzo było widać tekst? Tak? Bo to naprawdę dosyć daleko. Tak? Ja sobie robię teraz 2 minuty przerwy i proszę jakąś chętną osobę, która lubi rysować, która lubi współpracować z grafikiem, na środek. Bo ja i tak sobie zrobię przerwę 2 minuty. Ale to jest mniej pożyteczne wykorzystanie czasu. No kto? No widzę. A może być stary? No może ktoś jest młody. Pan nie jest stary. Pan jest młody inaczej. Podobnie jak ja. A w sumie jestem emerytem. Mam tę przewagę, że znam pana datę, a pan mojej nie. Proszę mi mówić młodszy kolega. No i właśnie mówię. Co przypomnę, że jest młody. Przed sekundą powiedział, że to ja jestem emerytem, o co się robi. O, ja jeszcze ja mam 66. Przeszedłem jako 65-latek. Powiem wam, co jest pięknego w tej sytuacji. Nie muszę kurczę płacić tego ZUS-u 1000 zł miesięcznie. Bo ja niestety nie miałem pracodawcy, który by to za mnie robił. Albo częściowo za mnie. Że wiadomo, że bym się tak mówił, że taka pensja, a on tyle, a ja dostaję tyle. Ale ja nie mam pensji, czyli jak nie miałem honorarium, to też ten 1000 musiałem płacić. A tu skąd wziąć? Jak była zamówienie. Więc tak. Trzeba nadmuchać każdy z tych baloników. Tak mniej więcej do średnicy, ale nie wiem, żeby był może troszkę większy niż to styropianowe. 15 cm mniej więcej takie. I później przy pomocy tej pianki, być może ja już zdążę po przerwie nawet. Przy pomocy tej pianki trzeba przykleić jeden w tym miejscu, a drugi w tym miejscu. A jeszcze przed tym zawiązać, tak? Tak, tak. Tak, tak. To jest proste, przy tak małej średnicy łatwo wiązać, bo na przykład miałem zajęcia z dziećmi, że niektóre nie umiały, ale to nie wina. To jest kwestia manualna, bo to trzeba tak palcowo, tak. Więc tak, tu mamy piankę. Tu mamy, proszę pana, może ją pan albo odrywać, albo może pan ją odcinać nożem. Gdzieś tu miałem nóż. To może między nami przez nożem. Tak? To się da oderwać. To znaczy mniej więcej tyle wystarczy, żeby ten balonik... Na biednego nie trafiłem. Aha, i węzełkiem w dół. Czyli tu mamy czaszę i kopułkę, a tu mamy ogonek. Czy pan wie, że ja z niepełnosprawnymi pracuję, dlatego... Ale to pan wie. Pan tak długo tłumaczy. Już biorę się. Jestem profesjonalistą i chcę, żeby po prostu było dobrze. Będzie dobrze. Sekunda. Rozumiem, że one nie były używane przed. Nie. To są kępica. Nie, to są świeżo tkanowaliki. Nowaliki. Trudno. Tak jest. Też myślę, że to myślałem, że mam więcej jeszcze do wyboru, bo kolorystyka jest nieciekawa. Ale okazało się, że dzieci po prostu... Będzie. Może być, ale nie większy. Nie. Przepraszam Państwa, raz jeszcze. Papierowy. Więcej. Gdzie to papierowy? Nie, ale już nie wróci. Nie, ale ja tak.
Byłem szybszy. Myśleliśmy, że z panem na zewnątrz. Byłem szybszy. Nie, ale pan, ale nie zdradzimy tajemnicy. Pan zadał mi na ogół jedno pytanie. Ja powiedziałem, że nie. Ale mogę powiedzieć panu tak. Tak? Tak. Teraz? Tak. Jak już się nadmuchałem. Dziękuję. Czy nie będzie się pan mścił? Teraz nie. Nie, na policję? Nie, nie, nie. Igor? On będzie wychodził. Czy to tak jak teraz, czy raczej tu? Dobrze, wyjdzie raz, tak? Tak, tak. I tam to jest słabo. A to jest słabo, to jest dobrze. Ja myślałem, że do tego dymu. Nie, 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 ten dół, bo ten dół, będziemy teraz seksowali razem. To będzie moim... Dym za tu. Tak. Teraz trzyma się? To zróbmy inaczej jeszcze. Pomożemy sobie. Skoczył. Proszę przytrzymać tak, jak się, jak to było. No czy panu to wszystko? A ja od dołu, nie, a ja od góry. O. Jeszcze mu powoli troszkę. Nikt tego nie będzie widzieć, znaczy dobrze jest. O, teraz jest dobrze. I teraz tak, proszę wziąć do łapki flamaster. Czerwonego nie chcę, bo widzę, że jest taki. Nie, nie, on nie może. A może, może. Chce pan czerwony? Nie. Może być czerwony. Nie, chcę czerwony. Bo teraz pan mój czerwony nie chce kojarzy, bo jest pan. Dobrze, to teraz proszę zobaczyć. Oczywiście to sterczy tu, ale wyobraźmy sobie, że to gdzieś ten węzeł jest gdzieś tu. Pan dołoży tu, opowiem co pan zrobił. Dołoży tu kokardę, tak jakbyśmy wiązali sznurek wokół tej nóżki. Opuści sznurek w dół, a do sznurka przymocuje pan, znaczy to będzie podwieszone. Tak jak kupuś puchatek, on z balonikiem był. Musimy sobie wyobrazić, bo to jest istotne, że ta postać, osoba, dom, bo to może być jak z filmu Odlot Willa, która przy pomocy baloników wpędziła w górę, że ten balonik ciągnie na górę coś, co jest podwieszone do tego sznurka. A co to będzie, to użyjemy tu wyobraźni. Pan użyje wyobraźni. I co do ciebie, to będzie dobrze. Może to być puchar, to może być myszka, która się wbija do rękami sznurek. Przepraszam, zasapałem się jak biegnie. To może być... Co to powiedział? Natychmiast do komna. No to ja też przecież stoję daleko stąd. Może to być wszystko. Co którzy zaraz? Ten jest dla mnie, tak? Tak, ten że jest dla pana. Ale może pan wybrać się ten kolor na sznureczek? Nie, nie, nie. Nie. No kupi kolor no, po prostu. Ale tylko tak właśnie. Tylko takie zostało. To mówimy. Balonik się unosi. Aha, bo to będzie jeszcze ocena z fizyki pod koniec tego rysunku. Nie. Ocena z fizyki. Więc tak mamy. Balon, sznurek, ciągnie coś. To coś. To powstaje wyobraźni mojego współpracownika. A już nie włączam. Poprosić młodzież o odpowiedź. Czy raczej? Można, można. Co mam tam dorysować? Oczy? Oczy? Nie. No oczy przyklejone do sznurka. Powinno to być coś. Tu będzie sznurek. Tu będzie sznurek. Wyobraźmy sobie. Narysuj sznurek i potem. To zaraz pan jest. To zaraz. Bo może młodzież ma jakąś fajną wizję. I co? Dlaczego przystąpiliśmy do tego zadania? Bo chcieliśmy pokazać, że rysownikowi autorowi wolno wszystko. Co wymyśli, to będzie dobrze. Jeżeli to będzie. Nawet wąż, który złapie nam taką szczurka. Nawet jeżeli to będzie szczur, jeżeli to będzie krokodyl, jeżeli to będzie balon hipopota, wszystko jedno. Balon niesie wszystko. Balon unosi. To co, jedziemy, tak? Jest propozycja. Już ja nie będziemy robić symultanicznie, ja poczekam, jak pan zrobi, a dopiero później ja. Ja teraz też. Kokardka? Czy jest propozycja? Mamy kokardkę na końcu. Kokardka? Ale musi być kokardka, bo musimy czymś przywiązać sznurek do balonu. Ona jest tylko. To co jest? Nie, kurczaczek. Ona jest tylko nośnikiem. A jeszcze takie coś. Ja to pamiętam, że ci... A propos kaczuszki, opowiem szybciutki żarcik. Nie, dwa żarciki opowiem, żeby się państwu nie nudziło. Nudzi się państwo? Nie, nie. Pierwszy. Facet pierwszy raz wylądował w życiu w szpitalu. Operacja. I bardzo, to, o, i bardzo dobrze, ale to musi być. I teraz tu będzie kokardka. Nie tu. No co mnie tu? A, to też. No. Trzeba jakieś przywiązać słonia, a on trzeba w pyszczku. A w pyszczku.
tutaj będzie trzy. Dobrze. Wylądował w szpitalu. Operacja. Narkoza i tam budzi się rano. Przytomny. Wchodzi siostra i mówi. A może kaczkę? I frytki. Znaczy ja zrobię tutaj. To był tutaj króciutki. Długi żart będzie dłuższy, drugi będzie dłuższy, ale fajniejszy. Opowiadał pan Stanisław Tyl na beneficie uroczystości jubileuszowej pani Krystyny Sienkiewicz, 60 lat pracy zawodowej. Już, tak? No może by jeszcze... Ale gdzie jest sznurek? Sznurek jeszcze. Znaczy, jest balon, sznurek i słoń. Gdzie jest sznurek? Myślimy, że to będzie sznurek stąd. A, i dwuja. To teraz pokażę rysunek na piątkę. Operacja się skończyła. Czyli i to Państwu pokażę. To są kilka historii, w których sznurek
pełni za każdym razem inną funkcję. Raz jest żyłką, to pokażę, oczywiście to znaczy żadna tajemnica. Raz jest kablem telefonicznym. To jest ciągle jeden i ten sam sznurek. A poza tym fajną rzeczą jest to, że można to zawiązać i pojechać z książką w podróż i się nie rozpadnie. To zacznijmy znowu. Pani, proszę obejrzeć. A już nie będę tego komentować, no. No mogę panu podnieść o pół stopy. Słabiutka trójeczka. Czyli takie właściwie mój... A tu mam ogadać, co tu jest. No to przecież to nie jest pańska. Oj, nie. Mój. To ja powiedziałem, że mam sobie opozycję. Bo tu jeszcze brakuje jednego... A czy to jest ptak, który... To właściwie nie. Który frunie do góry nogami? No. To ja pani zna. A? Myślę, że to pani. Nie. To ja muszę też tak, no i też dodać do tego treść słowną, werbalnie, no co jeszcze, bo to sami sobie jest. No to powiemy, to my napiszemy w takim razie, chociaż to jest młodzież, że jest... To będzie tekst? Aha. To prawda, młodzież jest to, bo jestem tak niewinny, że myślę, że to jest ptak, który frunie do góry nogami, znosi w locie jajko, który ma się rozbić o czubek jodu. Ja nie. Ja nie będę dalej pisał, bo to jest o tak. Z dupki na choinkę. Aha. Och tak. To jest ładna szarada. To jest ładny rybusik. Bardzo mi się podobało. Ja już sobie to powiem. Nie. A to jest ładne. Fajne. Też 20-40 lat. Aha, to proszę się podpisać też tu. I to będzie dla pana na pamiątkę. I to jest nasze wspólne. O ile chodzą pańskie? A co, odetnie pan? Nie. Odetnie, bo wy moje. O ile chodzą na alek? Na alek? Padło pytanie, dobrze. Ja nie sprzedaję na Allegro, bo żal mi zunów, ale czasem byłem w takiej sytuacji, że ten ZUS trzeba było zapłacić i w sumie sprzedałem w swoim życiu niechętnie, bo nie lubię się rozstawać ze zunkami, ale musiałem. I dawałem, ja wiem, 3 albo 4 razy w ciągu ostatnich 10 lat, czyli 4 rysunki poszły w zasadzie. Znaczy za każdym razem szły. Była to aukcja, tam licytowano. Więc na aukcjach Rembeksu moje rysunki chodziły gdzieś tak od 1,5 do 2 tysięcy złotych. I to są te ceny aukcyjno-artystyczne. Ale również zajmuję się działalnością charytatywną, czyli daję swój rysunek na słuszny cel. Czyli dla Niedymnej albo na, no to jest taka fundacja. No znany. Różne. Aukcja Dobrego Serca, w tym Wielkiego Serca w Krakowie, gdzie też po aukcji środek dostaje pieniądze. My z tego nic nie dostajemy. Zdarza się, że zespoły artystyczne, które grają, to też część niestety pieniędzy, oni mówią, że to trzeba akustyków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast do grafików pieniądze w ogóle nie wracają i nas to nie interesuje. Zastanawiam się. A to było, nie było mi tylko minutę. Ale albo pół. Ale posłuchajcie. Pracę pan dopisze, tak? Tak. Bo ja będę miał prośbę do pana. Jeżeli pan mówił tu o takim fajnym czynie charytatywnym, jakby jedną z prac mam koleżanki jak stanę. Ale to nie do mnie. No jak to bywa? Bo one nie są moje. Aha. One są... Pani to jest w dorocie. Ale to potem porozmawiamy. Dobrze. Ja już nie jestem jej właścicielem. No i na tych aukcjach dobroczynnych to oscyluje to, ale tego nie można traktować jako cenę za dzieło sztuki, tylko to są pieniądze biznesmena na słuszny cel. To chodzą od 5, powiedzmy sobie, do 8 tysięcy. No to już jest ładne. I to jest ten rząd Wielkości, to już jest ładne. Robię pisanki, to jest taki katolicki ośrodek dla niepełnosprawnych w Łodzi, prowadzi ksiądz Kosmara i graficy z całej Polski robią pisanki. No to na pewno można znaleźć w Google'ach. Ale tam są niższe ceny, to znaczy na przykład Abakanowicz, za pisankę Abakanowicz, no to jest na przykład 5 tysięcy. Albo są jeszcze tacy rzeźbiarze, którzy robią przy pomocy wiertareczki ażurowe koronki, nie masz z tych strusich jaj. To jest trudne, bo to jest bardzo nieprzyjemne tworzywo. Lśniące, śliskie i twarde.
Znaczy łatwiej jest chyba, że ich kurzy mijają, a tam z kolei jest tak delikatne, że to trzeba jedną pół milimetra. Jeszcze śmierć jest. A to mnie nie rusza. Co? Urodziłem się bez nosa. Zero. Zero receptorów. Nie wiadomo dlaczego. Albo bez zero receptorów, albo niektórzy lekarze mówią, że powikłania coś na kapie. Nie jest efekt radiologiczny, biorę na węgli, ma układa zasadniczy. Ja się rozumiem, ale nie czuję. Bo nie czuję. Jest jakie dobre, jak teraz można jechać tramwajem i na przykład tak? Ja mogę. Kiedyś się umówiłem z moją żoną na pierwszą randkę, ale gdzieś się ze mną mówił. To była ulica Świętokrzyska w Warszawie i to było takie, to był gorąco, upalne lato i tak dalej. Umówiłem się do takiego śmierdzącego kontenera pełnego różnych smrodliwych rzeczy. Ja tego nie zauważyłem, ale to było. A żona ma węch jak oka. Słuchajcie, moja żona ma taki węch, że rozpoznaje przez telefon, czy jestem po setce budki. Dobry samolot. Dobrze. One siądą w pewnym momencie. Pięć lat i nie ma balonów. Siądą. Siądą. Ale znaczy, miałem opowiedzieć drugi żart, ten dłuższy. Bo ja pamiętam, mam swoją rozgarę, pamiętam. Pierwszy był króciutki, a drugi opowiadał pan właśnie Stanisław. Tym znany z serii, z Misia, z Rejsu. A żart jest taki. Był pan właściciel psa, który był psem, powiedzmy sobie brzydko, do dupy. Srający, rzygający, pierdzący, zrywający firany, jednocześnie rozszarpujący te firany swoimi ostrymi zębami, gryzący szafki w łazience i w kuchni i w ogóle paskudny. A jeszcze sikał po prostu dyskretnie w bambosze pana. I właściciel zaprowadził swojego psa do pana Józefa. Właściciela firmy szkolącej w dobrym wychowaniu psy. Dwa tygodnie szkolenia, tam zostawiało się w internaciku, 2500 zł, no i pies anioł, teoretycznie. Wrócił ten pies do tego właściciela, nadal do dupy, po tych dwóch tygodniach, srający, pierdzący, żygający, sikający nie tylko w bambosze tego faceta, ale jego żony. Zrywający firany nie tylko u niego, ale włamywał się do sąsiada i tam zrywał firany. W ogóle właściciel dzwoni do pana Józefa i mówi: panie Józefie, pies nadal jaki był, taki jest. 2500 zł, 2 tygodnie i co? A właściciel firmy bierze notesik, znaczy domyślam się, bo Stanisław tym to opowiada jako rozmowę telefoniczną i mówi: a jak imię pieska szanownego pana? A mówi: no Reksio. Reksio, Reksio, Reksio. A, Reksio, Reksio niedostatecznie. Też w pewnym sensie gra słów. Thank you.
25 czy 24? To będzie rysunek z błędem, tak jak Mauritius brązowy za 3 miliony funtów. Podwójna cena. Ale to za 200 lat. Postaram się do tego. Opowiem. I to już nie jest tekst, który mówi, to nie jest jakiś dymek dialogowy, to nie jest rozmowa, tylko to jest taki nadtytuł. No i gotowy. Myszka? I to jest ten eksperyment. Gdzie myszka? No, to już myszka.
powiedział, a skąd wy widzieliście, że rzeczywiście tam? Ktoś tam powiedział, że buzi, tak? Jest inteligentna młoda. Znaczy ja wiedziałem, tylko się tak udaje, że nie jesteś, udaje, że się zdziwiły. I to było piękne, jak również dziś z Państwem. Nie było czegoś takiego, a miał Pan całą myszkę narysować, a to miałaby myszka z łóżkami, z serkiem. Nie, przyjęły to. Tak Państwo. Nie, dlaczego ja mam biegać do każdej kartki? Była taka bajka, albo kilka nawet, gdzie bohater używał czapki niewidki. W odpowiednim momencie Harry Potter narzucał na siebie na przykład pelerynem, a w tych niektórych bajkach istotna była czapka niewidka. A czyja? A czyja jak niewidka? Witek miał swoją. Ja wiem, Witek miał swoją. Nie, nie chyba tak. Kaska. Nie ma Witek. Aha. I mówi mi pan czapka. A czy pan ma swoją czapkę? Tak. A tam to była niewidka, tylko pan umieja. Chociaż we współczesności istnieją majtki niewidki. One noszą nazwę string. Chciałem narysować dżunglę w takiej sytuacji zdarzeniu życiowej, ale stwierdziłem, że zastosuję tą procedurę i nie narysuję. Natomiast zapomniałem taki szybki żarcik. Szła para się matów
przez Ciemny Park w około 23. I z Ciemnego Parku próbowała się na facet jego człowieka. Wyszły żółwie. No niestety wykorzystały seksualnie ślimaczyce. Mąż wezwał policję. Przyjechali po 10 minutach. Mieli proszę nam, może to być ślimaczycy. Proszę nam opisać na nas nie tutaj w papieru. Ślimaczyca mówi, no nie, to odbyło się tak szybko. No i żeby jeszcze ręka odpoczęła, drugi żart, który wymyślił pan z tym żartem, po zarozumiałym pająku. Był sobie niebywale zarozumiały pajączek w lesie. Nikt go nie lubił, ponieważ palił się na lewo i na prawo, a nikt takich samych pałów nie lubił. I któregoś dnia może pan znowu jakoś zrehabilitować, chociaż powiedział, ja naprawdę nie jestem zarozumiały, ja naprawdę nie jestem zarozumiały. Zwołał wszystkie zwierzęta, zwierzątka leśne, wszystkich swoich kolegów, wszystkie pajęczyczki, pajęczyce, kolegów pająków. Przyszło parę sarenek, zajączki, żubr, jeden lis i 18 wiewiórek. A on w międzyczasie zrobił taką rozpiętości, powiedzmy sobie 50 metrów sieć, wysoka na 4 jodły, gęsta. I powiedział, jak już wszyscy się wybrali, słuchajcie, zrobiłem taką sieć, że mucha nie siada. Zaplanowałem, teraz będzie co innego, ale zaplanowałem rysunek ze Święty Piotr. Proszę mi przypomnieć, że to będzie Święty Piotr na następnym rysunku. Nie ma jeszcze Pani Magdalena. Jest. Czy Pani Magdalena przyszła po to, żeby mnie zabrać? Bo spójrzcie na Panią Dyrektor. O! To nie ja. To Pani Dyrektor Łukasia będzie mnie tam zabierała. Tak. A dwa zdążę jeszcze? Ja jeszcze. Tak. Dobra. To będzie ten i Święty Piotr. Ja nie a tylko pan może się przejdzie po prostu. Już się przeszła. Już jest po przejściach.
łagodną grą słów. Czy Państwo nie mają w ogóle do mnie pytań? Opustoszało z tej strony. A ja powiedziałem, że siedzimy do wieczora. Nie znieśli Biblii. A pytań żadnych nie ma? Jest, jest. Co na to minister obrony narodowej? Nie pokazywałem. Na razie. Nie ma poprzedniego poboru. Można się zaciągnąć. Jak się zaciągnąć? Do naszego wojska. A teraz będzie zapowiadany ostatni rysunek, drodzy Państwo. A, pytań nie ma żadnych? Nie ma. Stwarzanie kreski, trochę wymyślanie kreski, bo pierwsze wzórki do studenta były zupełnie inne. Ja wiem, bo potem jest jeszcze coś takiego, jak ktoś mówi, to jest takie podkradanie, ale przecież tu, jeżeli ludzie znają, to na przykład Mleczko zupełnie inaczej. Tak, więc każdy ma swój rodzaj Dudi, charakteru pisma, Dudi jest ludowy. Ale ja znam osobiście Wieśka Ziemię. O, też znamy się z Wieśkiem. Ale Wieśek trochę przerwie teraz, ale Wieśek też jest stały w swojej kwestii. Tak. Z tym, że on w tej chwili robi dużo dla Bielska Biory. Robi rysunek. Tak, tak. Thank you.
Dziękuję bardzo. Teraz na razie wszystko. Niestety muszę się pakować, muszę się wydać w samochód pani dyrektor. O, leczona buja to. Martwi się, że będziemy musieli jeść tyle kilometrów. Mogę wziąć swoje te ćwiczki. Znaczy wszystkie wróciły do mnie? A czy te czuszka wróci do mnie? Chciałam podziękować. Bardzo Państwu dziękuję wszystkim. Dziękuję za przygotowanie. A balony czy pan